Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Mafii 2. Kontynuujemy, wybaczcie, wczorajszy brak odcinka, aczkolwiek w cały mój harmonogram wrzucania filmów na kanale wkradł się film z Aquanoxa. Dzisiaj już spokojnie powracamy do historii Vito, tym razem zaczynamy odcinek z Willi Vito. Villa Scaletta, nie wiem, nie jestem pewien, czy to tak się nazywa, ale mam nadzieję, ponieważ jeżeli nie, to się mylę, a ja się nigdy nie mylę, a przynajmniej lubię tak uważać. Tak więc, ludzie, jeżeli lubicie serię z mafii, zostawcie lajka, a ja idę odebrać telefon, chociaż niech przestanie dryndolić, bo mnie denerwuje. Posłuchajmy, o co chodzi. Jakaś nowa akcja pewnie. Hello. Hey Vito, it's Eddie. Hey Eddie, what's up? I need you to come over to Joe's right now. Yeah, oh, okay, alright, what's happening? I can't tell you over the phone. Alright, I'll be right there. Okej, dobra, sytuacja jest dość tajemnicza. Jeżeli robi się tajemniczo, to robi się podejrzanie. Dlatego cóż mogę więcej zrobić, jak przekąsić sobie szybką kanapeczkę, żeby mieć energię na cały dzień. No i co? Lecimy, ubierzmy się najpierw. Czy szafa znowu się znajduje gdzieś w pobliżu wyjścia? To jest chyba szafa, tak jest, przebierz się. No ja mam ochotę, kurde, czekajcie, garnitur w paski, to jest Tomiego Angelo. Zestaw ryzyka, strój Harley'owca, kombinezon wyścigowy? Ile mi się tutaj rzeczy teraz odblokowało? Koszula, marynarka, zestaw renegat? Czerwona marynarka? Ty, ja chcę zobaczyć, jak ja wyglądam w tym, ale tak troszeczkę dziwnie. No jakbym z Grisa był wyciągnięty. Tutaj gdzieś był mój look, który mi się naprawdę podobał i chciałbym do niego wrócić w tej chwili, tylko nie wiem, czy go mam? Szkolny mundurek? Marynarka i okulary. O, właśnie tego poszukiwałem. Może biały z czerwonym? Cholera, to będzie taki troszeczkę agresywny look, ale niech będzie. Biały z czerwonym. Teraz to naprawdę wyglądam jak jakiś ojciec chrzestny albo Scarface. Nie jestem pewien. Nie widziałem ani jednego z tych filmów w całości, muszę się przyznać. Jak nagranie w gry mafijne, to jestem mało zaznajomiony z mafijnymi klimatami. Ale hej, to nie jest teraz najważniejsze. Ja w tej chwili poznaję mafijne klimaty. Wybaczcie, jeżeli będę... Wyjazd jest zastawiony o czyść drogę. Ty no cholera, ja wiem, że to piękne autko tutaj stoi, ale to nie jest samochód, którym chcę jeździć, ponieważ totalnie nie jest skrojony pod tą epokę, rozumiecie? Dlatego... Ty, a przecież ja mogę go zaparkować z powrotem w garażu. Czemu ja go na ulicę odstawiam? Jeszcze by mi go ktoś tutaj podprowadził, a do tego nie chcę doprowadzić. Jakby ktoś miał podprowadzić, ja do tego nie chcę doprowadzić. Więc otwórzmy sobie garaż. Co my tutaj mamy takiego, co mógłbym teraz wyciągnąć? Cholera, no mam moją tą. Jak ty się tutaj nazywałeś? Krystian chyba. Naprawmy ten samochód, zdecydowanie mnie na to stać. I właśnie w tej chwili, jak już mówimy o pieniądzach, mieszkamy w idealnym miejscu, żeby jechać do Harego. Dlatego do niego właśnie w tej chwili się wybierzemy. Wybacz radyjko, ale będziesz wyłączane. Ostatnio w ogóle jakaś totalna masakra się dzieje. W przeciągu ostatnich 3 dni dostałem maile informujące mnie o tak wielu roszczeniach o prawa autorskie na moich filmach, że już szczerze mówiąc zgubiłem się w liczeniu. Oj, hopie! No. Mam nadzieję, że żadne te roszczenia nie wpłynęły na dostępność filmów. Muszę jakoś zabrać się i to wszystko po prostu po jakby zgłosić moje sprzeciwy, no bo jednak mimo wszystko chyba w ramach jakiejś tam dozwolonego użytku te kawałki w grach mogą się pojawiać, dlatego muszę się tym zająć, ale dzisiaj żywcem czasu nie miałem. Jedźmy w takim razie po broń. On będzie tutaj pewnie gdzieś schowany. Tutaj mamy Army Navy, dlatego to już sugeruje mi, że jakieś rzeczy związane z Army się tutaj znajdują. Wracam już jako inny człowiek. Jak ty się nazywasz? Harry? Nie jestem pewien do końca. Poczekaj na brzęczy. It's me, Vito. Kolego, to twój stary przyjaciel. Wejdź, dopóki dzwoni brzęczyk. Dobra, udało się. Tutaj będziemy mogli się porządnie wyposażyć, a skoro mam teraz tyle pieniędzy, to zdecydowanie chcę to wykorzystać. Witam cię, kolego. Dobra, Thompsonic, zapas amunicji pełny. MP40 też brzmi kusząco. $218, lecimy! I kupujemy amunicję, we wszystko chcę się obkupić, w co tak naprawdę mogę. Granaty? Jasne, dawaj mi te granaty. Pieniądze tam szaleją. Pistolet półautomatyczny, bierzemy! Co mi szkodzi, co mi zależy? Pełna magazynki, absolutnie wszystkiego poproszę. MP40, Thompson, amunicja, nowy pistolet, dobra. Świetnie się bawiłem, dzięki za pogadankę, wypierdalam stąd. Tutaj... To jest wyjście? Nie, to jakiś pojebany magazynek z kolejnymi skrzyniami, w których są kolejne bronie. Ale o, wiem, co chciałem powiedzieć. Jeżeli będę się wam dzisiaj wydawał, no, chociaż w sumie nie mam takiego wrażenia, jakiś mniej energetyczny bądź cokolwiek, to jest pierwsza sytuacja od dawna, kiedy nagrywam film w godzinach wieczornych. Chociaż ja zawsze uważałem, że jestem raczej takim nocnym markiem, więc może tak właściwie mi się to opłaci i będę nawet... jeszcze żywszy, niż można by sobie wyobrażać. Ale okej, jako że mam dużo pieniędzy, chciałbym mojego tutaj tego... Krystiana zupgrade'ować.
Nie jestem pewien, czemu nazywam auto męskim imieniem, ale no cóż. Jak poprzednie było kobiece, to niech to będzie męskie. Tak więc w takim razie nadszedł czas, żeby wydać ciężko zarobione przez te parę, obstawiam, miesięcy, może lat? Nie jestem pewien, nie mówi mi gra dokładnie, ile czasu minęło, pracując dla rodziny Falcone. Nie jestem pewien, co się tutaj w międzyczasie działo. Widziałem, że dużo strzelania było tutaj. Tak więc, no. Myślę, że już wszyscy wiemy, jakiej roboty, jaką robotą pałał się Vito. Naprawdę, nie. Felgi, zmień tablicę, lakier na zamówienie, przemalowanie. Nie. Podstawowy tuning, $577. To trochę hajsu na to wydałem, ale nieważne. Felgi. Jakie są, kurwa, najdroższe felgi, jakie mogę tutaj wpakować? To mnie zastanawia. $160 bierzemy. Czy pasują w pełni? Nie do końca. Czy są najdroższe i chcę się flexować tym, że mam najlepsze części do auta, a raczej najdroższe, jakie mogę kupić? Tak, zdecydowanie. I teraz jestem usatysfakcjonowany i Korneliusz może wyjechać na drogę w pełnej sile. Dobra, proszę zniknąć znaczniku. Zasuwamy w takim razie. Tutaj policja na początku. Mam wrażenie, że ledwo ich mijam, startując. Jakieś 5 metrów od startu i już osiągam prędkości, które są zdecydowanie nielegalne w Empire Bay. O kur... Nie! Zabiłem człowieka właśnie. Nie pierwszego i nie ostatniego, ale to była jakaś randomowa Marilyn Monroe. Oh shit! Nie. Dobra. Przepraszam, czy ja tego wozu... Nie, pojebało mi się. Przecież to jest Bernadetta. Zapomniałem kompletnie. To przecież inne auto, to, które zajebałem tamtemu. Luce, to był ten, Christian. Cholera jasna, to ja się totalnie pogubiłem. No przepraszam cię, Bernadetto. Będę teraz już o ciebie dbał. Nie zapomnę, nie, wcale mi się nie pojebałaś z inną. Jakoś tak wyszło, wiesz, ja mam słabą pamięć. Te narkotyki strasznie mi psują umysł. Wpływają na różne, wiesz, tam receptory. To jest naukowo potwierdzone, że jak ćpasz, to zapominasz. No, cóż ja ci mogę więcej powiedzieć. Zwolniłem tutaj, żeby się nie pieprzyć z tą policją i uciekać przed nimi. Chociaż, no, spójrzmy prawdzie w oczy. Wydaje mi się, że raczej nie mają, kurwa, szans. Bo jestem najszybszą Beatą na świecie. Tak jest. Dobra, jedziemy do Joey'ego. Mam taką jakąś lekką, delikatną obawę, że wejdziemy do niego do domu i zastaniemy go na przykład postrzelonego, wykrwawiającego się, chociaż nie, to też bez sensu, zabraliby go od razu do lekarza. Tak więc nie wiem, czy to ma jakiś sens. Dobra, nie chcę wysiadać, aż zatrąbiłem, bo wiecie, co chciałem zrobić, do garażu się wjechać. Czy on w ogóle mi pozwoli do garażu się wjechać? Tak, mamy tutaj wiecznie sprawny dla nas garaż. Dobra, biały garnitur, mam nadzieję, że nie skończy niedługo... zabarwiony na czerwono. I to tak, wiecie, krew się trudno zmywa. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. W sumie nie mam doświadczenia ze zmywaniem krwi, żebyście sobie za bardzo nie wyobrażali. Dobra, to są nasze ziomki. Joe said you needed help. And since I did good with the greases, he said he'd take me along again. Take you along again for what exactly? They're waiting for you. Dobra, chyba jest okej. Okay. Po prostu jakąś akcję planują. Ten tutaj nadal pizda, jest pomiatany. Morning, Mr. Falcone. Hi, Vito. Take a seat. Hey, guys. So what's happened? Ubrałem się odpowiednio. I heard you got rid of Luca, Vito. Good job. Thanks to you, we now have proof that Clemente was behind the attack on our guys. We couldn't do anything to him openly till now. He just cut his own throat. He kidnapped and tortured our guys, and that means war. Anything we do now, I'm going to be able to justify before the commission. Alberto knows this, so he's gonna act quickly and try and come after us first. So we're gonna take out Clemente. Exactly. Turns out Clemente called a big meeting in the Empire Arms Hotel today. This is our best chance to get rid of him and his top guys. Oh, sure, yeah. We'll just waltz right in there and kill a few dozen heavily armed men in broad daylight in the nicest hotel in town. Is that about right? Don't worry. I got a plan. Shut up, przepraszam. Put that thing away. Eddie, don't worry. It's safe. I just got to press this. Bomba. Bombowo w takim razie. Okay. You're such a chicken shit. Okay. So, now we're gonna waltz right in and blow up the nicest hotel in town. Isn't that overkill? Don't worry. This thing ain't that powerful. It won't blow up the whole building, but everybody in a room where it goes off is dead meat. How are we gonna know when to detonate it? We'll use a window washing platform. We'll almost be able to watch it explode. Since when are you the smart one? Okay, fellas. I'm counting on you. If all goes well, I'll have something nice for you. When it's over, call Eddie at this number. Oh, by the way, I closed the bar today. Just in case Alberto tried something. Hey, good luck, fellas. Hey, what about that kid in the hallway?
You mean Marty? He ain't part of the organization, so he had to wait outside. I mean, why is he here at all? Why do you think? He's going with us because we need a getaway driver and somebody to cover our asses. What do you got against him anyway? Kolego, moje umiejętności prowadzenia? Yeah, but we're not fighting a bunch of drunk dirtbags this time. We're about to take out the most powerful family in this city, and you're bringing a kid. And how old were you when you started doing this shit? You're talking like you're some old fart. Look, Vito, he's gonna wait in the car outside and drive us away. That's it. He ain't even gonna know what we're doing there. He's a great driver, and that's exactly what we need on this one. Okay, Joe, whatever. But I'm telling you right now, this is a bad idea. Jezus Maria, tyle mam przemyśleń po tej jednej scence. Po pierwsze, Falcone jak taki nasz ojciec. A ten widzę tutaj nadal nie posprzątał tego biustonosza. Falcone jak nasz taki ojciec. Dobra, chłopaki, słuchajcie, jak odrobicie ładnie zadanie domowe, to będę miał dla was niespodziankę. A gdzieś tam w koszuli, znaczy w kieszeni marynarki, ma na przykład, kurwa, nowego God of War'a na PlayStation. Coś w tym stylu. To trochę nie te czasy. To może nową wersję Ponga albo jakąś konsolę do gier, w której można grać tylko kurwa w trzy tytuły i wszystkie są takie same, tylko mają inny kolor na ekranie. Bo chociaż w sumie wtedy chyba żadnych konsol nie było. Ale w ogóle po drugie, jaka tutaj znajoma akcja będzie miała teraz miejsce? Czy wy nie przypominacie sobie jakby czegoś związanego z podkładaniem bomby w hotelu? Kurwa, nie wiem, jakby coś mi świta, ale nie jestem do końca pewien. No dobra, oczywiście, że wiemy, o co chodzi. Kurwa, identyczna mafia była w pierwszej części. Znaczy misja w pierwszej mafii. Mafia w pierwszej misji. Wiecie, o co chodzi. A tak więc zdecydowanie nasi koledzy, czy to z rodziny Salieri, czy to z rodziny Falconów, lubią podkładać bomby w hotelu. Podpierdolę ci piwko, na pewność siebie. I wiesz co? Zdążyłem zgłodnieć, odkąd wyszedłem z domu. Podjebię ci też kanapkę. Nie masz kanapki. Masz kanapkę. Fantastycznie. Po trzecie, jaki tutaj w ogóle jest skomplikowany system, który tymi mafiami rządzi, że oni mają zasady, oni mają komisję, która ocenia ich działania, czy mogli coś zrobić, czy nie mogli, czy dobrze, czy źle. I tutaj teraz mamy taki trochę impas, ponieważ jak my dojebiemy tego Caliente, Carbonare, który tutaj porwał naszych ludzi, Clemente, no to oczywiście mówimy, hej, hopie, on porwał naszych ludzi, zabił jednego, to jest odwet. Ale jeżeli on załatwi nas, to przed komisją się wytłumaczy tak, ej, kurwa, no bo oni przyszli i zabili Lukę, tak więc my robiliśmy odwet i żadne się nie przyzna, jakby wiadomo, że to Carbonara zaczął pierwszy. No ale jednak jeżeli on załatwi nas, to nie będzie miał kto komisji tego powiedzieć, więc idziemy wysadzić pokój w hotelu. Idziemy, panowie. Siadamy do Bereniki i kurwa jedziemy na miejsce w takim razie. Mam nadzieję, że dowiezie nas tam bezpiecznie do naszego celu. Musimy mieć tutaj oczywiście klasyczny, stylowy, powolny przemarsz do naszego wozu. Ja nie wiem, po co ten Marty się tutaj w ogóle znajduje. Ja jestem perfekcyjnie wyskillowany, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów. Potrafię robić, kurwa, backflipy i uderzać oponą ludzi. To jest akcja, która nigdy w życiu już mi się pewnie nie przydarzy, chyba że w kolejnym GTA. Jeżeli ta gra wyjdzie... Nie! Boże, a kurwa Bianka nic, będzie się kisiła w twoim garażu, co? I jeszcze jakimś gównem będziemy jechali, chłopie. Przecież to wygląda jak, kurwa, rzut boczny cheeseburgera. Jak ty możesz czymś takim się wodzić? Chyba stać cię na coś lepszego. A, no dobra. Trudno, wsiadajcie, chłopaki. Ruszamy. Nie ma radia. Stop busting it up on the way there. This is our getaway car. Plus, I'm pretty sure... Oh. Vito, what the fuck are you doing? This thing goes off, we're all dead. Explosives! O chuj, yeah. Faktycznie, mam materiał wybuchowy tutaj. Forget you heard that. We're going to the Empire Arms Hotel. Park in the underground parking lot. Jest okej. Use the back entrance. Jest okej, na moje oko. Wydaje mi się, że akurat brak przedniej szyby da nam... O Jezus, naprawdę? Dobra, zrobię trik, o którym wy mi powiedzieliście. Zatrzymam się, tak żeby oni wyszedł ten typ z tego samochodu. A jak już wyjdzie, to będzie w dupie, bo on idzie nas zaaresztować, a my odjeżdżamy, on nie zdąży wsiąść i nas dogonić, tak więc bueno. Możemy zasuwać przed siebie. Mam nadzieję tylko, że jakiś jego kolega nam tutaj nie wyjedzie. O! Come on, tell me what's going down at the hotel. Dobra, miałem go nie poobijać. Ale wiatr w twarz dzięki brakowi przedniej szyby jest okej. Hey, I'm just curious, you know? All this secrecy. Marty, all this secrecy. Tragicznie się tym jeździ. The less you know, the better off you are. And if you keep asking questions, I'm just gonna have to find somebody else to drive us next time. Okay, okay. No more questions. Sure, whatever.
Mam takie wrażenie, że Marty nie ma zbytniej przyszłości, jeżeli chodzi o działania w mafii. Jezus Maria, nie mamy kurwa przedniej szyby, wszyscy to słyszą, chłopie. Weź się kurwa ogarnij. On jest zbyt nabuzowany, chłopak ma ADHD, ale wiecie czego się boję? On niestety wygląda mi na taką idealną ofiarę postronną, która będzie po prostu takim pierwszym toporem, kurwa, wbitym w ziemię na znak początku potężnej wojny. Dobroduszny chłopak, który po prostu chciał pokazać, co potrafi, nie był nawet członkiem rodziny, szukał każdej okazji, żeby pomóc i jakiś taki swój wkład mieć własny. Jeżeli on zginie, to wtedy każdy będzie miał pojebaną motywację, żeby się mścić, naprawdę. Krew się kurwa poleje. Dobra, mamy garaż podziemny zatem. Nic nie eksplodowało, tak więc bardzo dobrze. We gotta leave all our guns in the car. The last thing we need is one of Clemente's goons searching us and finding them. Dobra. Przebieramy się za pomywaczy okien, ale jakie ładne autka tutaj są. Dziękuję za informację swoją drogą, żeby sprzedawać je u Dereka w dokach, a nie na złomowisku. Szyba rozjebana z tyłu. When you hear a big boom, start the car up, because we're gonna need to get the hell out of here pronto. And you won't need that gun unless somebody follows us, but that shouldn't happen. Okay, I got you, Joe. Clemente rented the entire 18th floor, the third one from the top. There's a couple of suites and conference rooms up there, and guards. So how are we gonna get up there? Round the back, through the laundry room. What, you wanna wash your shorts before we do this? Wise ass. Ops, the meeting hasn't started yet. Ta szyba rozbita w cutscence. Dobrze, że maskę jeszcze mam, mogę odlecieć. We'll grab some hotel worker uniforms, then we'll go do a little cleaning upstairs. Seriously? When did you become the smart one? Fuck off. There's supposed to be a guy waiting for us inside with the uniforms. Let's go. And we don't want to make a ruckus before Clemente gets here. So don't go doing nothing stupid. Shouldn't I be telling you that? Stay here. Where's the fucking bridesmaid? Absolutnie w tragicznym stanie przywiozłem tutaj. Ty, chopie! Ale ty w ogóle szanujesz się, żeby tak wskakiwać na jakieś betonowe gzymsy? Ja tutaj wejdę po schodach. No to w takim razie co robimy? Can we just get in some other way? No właśnie. You could try, but I'm gonna wait here for a while, just in case numbnut shows up, that lazy piece of shit. Tam widzę, ładują jakieś towary do środka z tamtego samochodu. Wydaje mi się, że raczej powinienem być w stanie tutaj się wbić. Co najwyżej oklepię komuś ryja i tyle z tego będzie. No i cyk. Ty, opie, wracaj do swojego kraju, okej? Okay? Proszę, mamy tutaj piękną pralnię, oni tak nie do końca ogarniają. Może jak zobaczą człowieka w garniturze, to po prostu poczują taki automatyczny respekt. Pomyślą, o chuj, to musi być ktoś ważny. Nikt w takich ładnych ubraniach by się tutaj nie bujał bez powodu. Dobra, potrzebujesz stroju sprzątacza, żeby poruszać się po hotelu. A tutaj zamknij drzwi. Czy tutaj będą gdzieś stroje sprzątacze? Ja widzę jakby co się dzieje, ale gdzie są te drugie? O tutaj, udało się. Another minute you would have been late to your own damn funeral. Sorry, I was. Widzę, że zatrudniają Azjatów masowo. Pewnie tania siła robocza. Teraz zarobił za tą akcję więcej niż za miesiąc pracy pewnie. Ciekaw jestem, czy chłopak będzie miał potem wyrzuty sumienia, jak się okaże, że przez jego otwarcie nam drzwi potencjalnie zginęło całe kurwa piętro ludzi. No może się nie dowie. Może ma to w dupie. Rękawice do wspinaczki. Mario i Luigi, no. Zaraz będziemy grzyby wsuwać, żeby nam siła wzrosła. Normalnie Vincent van Gogh. Nie, Vincent nie. Nie Vincent van Gogh. Jak się nazywa ten, którego zegary się rozpuszczały? Nie pamiętam. Aha, okej. Okay. Posprzątaj syf w takim razie. Mam flashbacki z więzienia, kiedy szorowałem pisuary. Fantastycznie. No dobra. Czego się nie robi, żeby akcja przebiegła gładko? Nie damy rady tego typa niestety raczej sklepać. O. No to kolejny z naszych ludzi? Hey Richie, come with us. No kapelusznik praktycznie jakby się prosił o to, żeby wymordować wszystkich jego kolegów. That was fucking Henry. Yeah. Henry to akurat był. Let's get up there before he gets back.
Z Henrym to się akurat w miarę dogadywaliśmy, kiedy z powrotem jeszcze działaliśmy dla tej, dla Kleopatry. Tak więc sam nie jestem pewien, czy chcielibyśmy go zabijać, ale jeżeli on ma jakieś biznesy w parking, na parkingu, no to tam będzie bezpiecznie. Yeah. I hope he don't come back before we do our thing. Henry's good people, even if he does work for Clemente. A, Clemente, och, jak ja mogłem zapomnieć. I feel like an idiot with this thing on my lip. Yeah? Well, what if we run into somebody we know? This way, they won't recognize us. Fucking hope so. No normalnie, boli mnie to w serduszku, ale on tutaj będzie Mario, a ja będę Luigi. Where the hell you guys been? Odpowiednich kolorów nam somebody tylko brakuje. Somebody spilled something in the conference room. No dobra, okej, okay, idę. A ja myślałem, nie wiem czemu... He's ain't gonna ask what it is, or how it got there. You're just gonna clean it up. Czyli krew, tak, to zdecydowanie krew. And the boss ain't gonna be too happy if the place ain't sparkling by then. So if you know what's good for you, you'll get the place spick and span, and then get the fuck out of there. Nie da się rozpoznać ludziom Clemente. No wydaje mi się, że nie będzie to chyba zbyt skomplikowane. Czy on mi musi drzwi otworzyć, czy... tutaj, obok strażnika przejdziemy. Mess? Oh, that mess. All right, come on, you two. Cieszę się, że wszyscy się rozumiemy. One of the guys who was here before, he tripped and fell. Poor guy hit his head pretty hard. About 5 or 6 times. A, przypadkiem przewrócił się na nasze pięści i stopy, tak z 12 razy pod rząd. So you gotta get this shit cleaned up, and you gotta make it snappy. Cholera, co za niefortunny upadek tutaj miał miejsce. Fucking Dexter by się nam przydał. Hey, calm down, will ya? They're not gonna be around to bother you much longer. Dobra, czy ja dobrze, dobrze słyszałem, że my się będziemy podawali za ludzi, którzy ten? Będziemy się podawali za ludzi, którzy myją szyby? Czy może ja po prostu, wiecie... Coś mi się wydawało, bo widziałem dzisiaj gości, którzy zwisali na linach i myli szyby. Nie jestem pewien, czy ja sobie tak zasugerowałem się moim dzisiejszym dniem, że to się stanie w grze, czy faktycznie oni o tym mówili. Ale wycinanie otworów w szybie coś sugeruje chyba. Vito tam ciągnie jakiś niewidzialny kabel. Kurwa, pantomima. Tam jest jakiś w ogóle rant z boku, żeby oni nie widzieli tej bomby, czy ona tak sobie wystaje ze wszystkimi kabelkami. No dobra, szoruj plamy w takim razie, co? Tutaj mamy szorowanko. Szoru. Kurwa, ale my nie damy rady szmatami i wodą tego wyszorować. No tutaj są potrzebne specjalne specyfiki chyba, nie? Jak nam wąsy odpadną, to będzie gorzej. Mam nadzieję, że jakieś poważne, znaczy porządne kupił Joey. A może są narysowane flamastrem, tylko nikt się nie zorientuje. Ktoś tam jest naszym wrogiem, widzę. Ale kurwa, w tym wąsie to nie ma szans, żeby nas rozpoznali. Dobra, idziemy teraz na dach, co? Mam jakieś takie wątłe wspomnienia, że coś się tutaj spierdoli. Nie dam się rozpoznać, ciągle jestem do nich tyłem. Chyba, że potrafią mnie rozpoznać z tyłu, ale to już jest wyższa pierdolencja. Mam nadzieję, że nie mają takich umiejętności, bo jeżeli tak, to chyba dam im numer do rezydencji X-Menów. Mogę podbiec? Nie mogę podbiec. Ten na szczęście mnie nie ogarnia. Tutaj Mario i Luigi. Kolejna pomyślnie wykonana akcja. Ja z tym wiatrem cały czas. Dobra. Pasuje do mojego przebrania. Nieważne. Joey, wszedłeś po jakby, nie wiem, 20 schodach. Bez przesady. Chciałbym mieć w domu taką maszynkę do schodów, jak są na siłownię. Zajebisty workout to jest. This is for you. Just in case something goes wrong. This is nice. Some piece of work, eh? 1911 Colt with a modified clip. What the hell did you, Holds 23 bullets, so the ammo goes quick. And don't go losing it. These are the only two in the whole world. Thanks. Oh, wow. We gotta go to the window washing platform. Come on. Dobrze mówiłem, że jest platforma do mycia okien. Nie w to... Nie wydawało mi się. O Jezus Mary, oczywiście. Nie no, załatwimy ich. Podwójny assassination, jednego i drugiego naraz. Ja lewego, ty prawego i jedziemy dalej. Aha, plują na ludzi z góry. To jest takie bardzo symboliczne, biorąc pod uwagę, jakie z nich są chuje. No to co teraz w takim razie? Otwórz drzwi, kopnij drzwi. Jakby interfejs i ikonki mi sugerują, że
Ktoś tu kurwa musi zginąć. Dobra, ale to w takim razie otwórzmy na razie tak na spokojnie drzwi. Mogę się tu schować. Jak się kurwa tutaj kłóca? Nie środkowym przyciskiem myszy. C? O proszę bardzo, skradanko w takim razie. Get lost! Shit! Boom! No dobra, okej, to się musiało tak skończyć. Jakby nie widziałem sposobu, żeby miało być inaczej. Tylko dwa na całym świecie takie pistolety są. Spoko. Wydaje mi się, że go odpowiednio wykorzystam. Zaraz tutaj sobie jakiegoś Tommy Gunna podniesiemy. Czy jakiegoś Magnuma, nie Magnuma, nieważne. Tu, dobra, Joey, jaka szybka reakcja. Jestem z ciebie dumny. Mogę coś tu chyba podnieść. Podnieść, o właśnie, Magnumik to zawsze dobrze działa. Kolejny jeszcze rewolwer, czekajcie. Tutaj cyk, Magnum, o Jezus. To im potężny wpierdol spuści. Muszę się tylko ustawić tak, żeby mieć ich na widoku. Bong! O kurwa, ten pocisk doleciał, nie doleciał? Nie. Widziałem pocisk! Kurwa, to jest tak hardkorowa akcja, że moje zmysły wyczuliły się do poziomu dostrzeżenia lecącego pocisku. Ja pierdolę. Vito chyba jest super bohaterem. Dobra, wychyl się, mam cię na celowniku. Długo już nie pożyjesz. Oczywiście, że będzie ich więcej. Zaraz tam się dobierzemy. Tylko ten Tommy Gun gdzieś tutaj wypadł. Teraz już jak żeście mnie opieprzyli tyle razy, to staram się być uważny i chcę dostrzegać te bronie, które tu wypadają. Ale gówno, zamknąłem tylko drzwi. Zajebiście. Dobra, jednak ta broń nie jest aż taka fantastyczna. Zostawiliśmy wszystkie bronie, ale latamy kurwa z granatami i mołotowami w kieszeni. Super. Dobra, wezmę ten dojebany pistolet, bo on się tutaj lepiej trochę sprawdza. Cyk, 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 cyk. Pym. One strasznie fajnie szybko strzelają, to jest ich duża zaleta. Między jednym a drugim pociskiem jest mało odstęp czasu, a to jest jednak ważne. Dobra, tutaj mamy coś tam semi, mamy też Tommy Gunna, tak więc zajebiście, pod czwóreczką jest Tommy Gun. Przeładowanko, bo 27 pocisków to tak nie wypada nosić przy sobie na raz. I lecimy dalej, tam jest nasza platforma do mycia okien, widzę, że na stałe zamontowana. No niewątpliwie, w takim budynku to okno trzeba mieć często, o Jezus! Prrr. Dobra, podziurawiony kurwa. Jesteś teraz tyle warty, co ser szwajcarski. No, muszę przyznać, Tommy Gun nie jest jakiś niesamowity, bo jest ostatecznie strasznie niecelny niestety. Te pociski cały czas rozpadają się na wszystkie strony, celownik ciągnie do góry. Dobra, moment, najpierw trzeba wezwać tą platformę. Tutaj mamy przycisk chyba, cyk. Sprowadzi ona swój poziom. No to musiałbym naprawdę jakimiś mocnymi argumentami rzucać w takim razie, że maseczki nie działają, wirus nie istnieje, Bill Gates chce kurwa zaszczepić nas tymi nanobotami z 5G. Wtedy uda mi się go sprowadzić na mój poziom. Bardzo niski. Jesus, okej. Okej, don't shoot, I'll do whatever you say. Alright, put your hands behind your back. Dobra, niepotrzebnie się wdaję w dyskusję na temat maseczek, odpuśćmy sobie ten temat. Ja tutaj nie komentuję. Ja osobiście noszę i myślę, że nikt nie będzie stratny, jak też będzie nosił. Zwiąż sprzątacza. Ja na przykład noszę maseczkę za każdym razem prawie jak wychodzę z domu. Od początku pandemii grzybicy jeszcze nie mam, ani problemów z oddychaniem. Ale to tylko mój punkt widzenia. Wy możecie mówić, że Bill Gates stworzył koronawirusa, żeby wszystkich zaszczepić. Widziałem ostatnio taką dyskusję na jebaczach, nie miałem siły tam się nawet wypowiadać. Dobra, używamy windy w takim razie i zobaczymy, co się będzie działo. Czy Joey naprawdę ma zamiar ustawić się tą platformą dokładnie na miejscu, kurwa, gdzie eksploduje ta bomba? Przecież nas wydupcy w pizdu. Siła wybuchu. How much is enough? Will it reach up to the roof? Of course not. We'll just go up one or two floors and blow it. Dobra, rozumiem. My musimy podpiąć tutaj detonator. Dlatego on tą dziurę wiercił i kabel tam puszczał. Patrzę przez te szyby, co tam dam radę dojrzeć. Ten czyta Timesa, tam jakieś ten biurowe rzeczy. Uuu, jaki as slap był. A ona mu też plaszczaka odda. Plaszczak w dupę, plaszczak w pysk. This is the right floor. Dobra, użyj wycieraczki, by stworzyć pozory. A co to są te pozory i jak się je robi? No dobra, klikam E, żeby stwarzać pozory. Ale przydałoby jakby... Co ty wycierasz, Vito? Suchą szybę? Jest jakaś nowa taktyka? I tylko słuchać... Wiesz, tak nie wiem, zacznij tańczyć makarenę, chociaż to trochę uwagi przyciągnie do nas.
Take us up a bit. Payback's a bitch. Dojebana ta dziura w szybie była. Naprawdę musiała być cisza, żeby tego nie zauważyli. To pierdolnie. Mam absolutne wrażenie, że ktoś się walnął, jeżeli chodzi o siłę tej bomby. O Boże! Wow, shit! O, żeśmy ich dojebali. Wąs mi odpadł chyba. Jemu. Let's go take a look. O Boże. No i zjeżdżanko w dół. I swear, you're like a half a retard sometimes. O, powiem wam. Zdecydowanie nikt w tym pokoju już chyba nie powinien żyć. Ja pierdolę, gość był w kiblu? A to jest chyba ten. Chyba karbonara we własnej osobie. No to trzeba go dogonić chyba. Co tutaj się będzie jeszcze działo? Przykro mi panowie, ale to najlepsze co mogę dla was zrobić. I tak byście tutaj zdechli. I jak psy. Dobra, bierzemy w takim razie Tomigana i lecimy. Czy oni mordują obsługę naprawdę? To jest pomysł, na który wpadli naprawdę? Za szybami? Co? Ja też potrafię te szyby przestrzelić. I też mam kurwa karabin maszynowy. Dobra, widzę, że szybę przestrzelę, ale jakiegoś tam wózka już nie. Tak, tak, wiem, dużo alkoholu niszczymy Joey. Weź się kurwa ogarnij, walczymy tutaj o życie, a nie o dobry alkohol. Gdzie on się wychyli? Tutaj cię mamy, dobra. Ostrzelani, dużo ammo mamy przy sobie. Jakbym jakiegoś shotguna jeszcze mógł dorwać, to bym był szczęśliwy. Dobra, oberwał w łeb. Zacząłem hardkorowo strzelać przed siebie, byle tylko cokolwiek trafić. No i ostatecznie tam w miarę podziałało, nie będę mówił, że nie. Dobra, ja biorę lewą, on bierze prawą. Niekoniecznie tak... Sorry, on był mój. O cholera, jest natomiast kolejny. Dobra, Joey tam jakieś kurwa slow motion kung fu robi, a... Ja go jeszcze na pożegnanie postrzeliłem w dupę. Dobra, koledzy, wszyscy macie totalnie przejebane. Mołotow! No dobra, ja też mam takie rzeczy. Cyk! Kurwa mać, akurat się musiał system zraszaczy włączyć, naprawdę? Dobra. Strasznie oberwałem biegnąc tam przed ciebie, więc był to słaby pomysł. Ktoś tam się chyba zaraz wychyli, mam takie przeczucie i poczucie, i wyczucie, i nadczucie, i rozczucie. Czyli krótko mówiąc, uczucie. Dobra, ja tutaj idę przed siebie, karabin w łapie i co dalej? Lecą z nim do windy, kurwa! Kutas. Naka jakoś miał imię. Dobra, ty celuj w prawą, ja celuję w lewą. Nie, to tylko jakaś babula. Dobra, proszę iść robić pierogi dla wnuków. Mamy tutaj ważne biznesy do załatwienia. Wszyscy nas już tutaj widzieli, wszystkie kamery nas nagrały. Jak nic. Klikaj windę. Dobra, co z Martim? Jeżeli on uciekł i zjedzie do piwnicy, to spotkałem Martiego. To raczej wyglądało, jakby powinno jeszcze rozjebać to, ten kibelek, ale no już nieważne, nie będę wnikał za bardzo. Coś czuję, że zjedziemy prosto do piwnicy. Ty, goście, jak się wyjebał na głupi ryj. Dobra, ja bym chciał tutaj tego shotguna podnieść, bo jednak lubię tutaj ze strzelby strzelać. Dobra, koledzy, dostał w ramię i kurwa jego mózg teraz na ścianie jest w panoramie. Ty kurwa, gdzie jest ten typ, który strzela? A u góry! Okej, okay, już nie. To właśnie coś mi nie pasowało. U góry, o faktycznie. Jebańce, jakie sobie miejsca poznajdowali na zaczajenie się na nas. Nieładnie. Tam się wychyl. Bum! Okej. Okay. Dobra, zbieramy amunicję, rozpierdalamy kolegów. Co oni będą? U góry, na dole? A tutaj nawet nie muszę tak naprawdę celować. BUM! W głowę! Okej. Okay. Stęskniły się moje pociski za czymś, co mogłoby trafiać. Granada, kurwa! Jeboj! Dobra, po to kupuję te granaty, żeby korzystać z tych granatów. Ten nie żyje, tamten też zaraz zginie. Szkoda, nie jest aż tak skuteczny. No, nie, przepraszam. Jest bardzo skuteczny, nawet na takie odległości. Nieważne, nic nie mówiłem. Mam wrażenie, że strzelba tutaj jest lepszym rozwiązaniem, bo
ona szybciej pozwala mi się pozbyć przeciwnika w momencie wychylenia się, przez co ja mniej wezmę na klatę. Nie! Kurwa, oczywiście. Rozjebany bezlitośnie. Dobra, Belinda. Gonimy skurwiela. Oj, Marty, niestety. Był zbyt ambitny jak na swoje możliwości. Goń Clemente, to jest piękny cel. Podoba mi się ten cel. Dobra, okej, Clemente jest tym bardziej z przodu. Czy ja mogę w jakiś... O kurwa, jak wypadł z tego samochodu. Ten ma prawie identyczny samochód jak ja, nieważne. Dobra, jedziemy za czarną limuzyną, to jest podstawa tutaj. Jemu ujebałem drzwi, żeby mu tam toksyczne jakieś opary wpadały do środka. Joey tutaj całkiem nieźle strzela, muszę przyznać. Wszyscy jego ludzie zaraz będą tutaj martwi. Ten to w ogóle jedzie takim samochodem jak moja poprzednia ta, Bernadetta. Ale... No oczywiście nie jest aż tak zajebisty. Szkoda, że ten nie jest jakoś fabrycznie podkręcony. Aby mu się to przydało. Siema! Ja powinienem był to robić, no udało mi się, dogoniłem go i zatrzymałem. Czy Clemente tam na pewno jest, czy to może jakiś fortel? Joey chyba go dość skutecznie postrzelił. Czuję, że go tu nie ma. Jest, nie ma. Okej. No, Konfucjusza z butów wyjebało, jak nic. I piweczko. Mówiłem wam, że jestem profesjonalnym kierowcą. Nie trzeba było brać tutaj Martiego, to by tak nie skończył. Biedny chłopak, no kurwa, chciał dobrze, ale... Niestety miałem... przeczucie graniczące z pewnością, że tak to się skończy. No, it didn't. Why? Marty's dead. What? They got Marty, we left them there. Okay, what about Clemente? Done. All right. Hey, don't worry about the kid. Small price to pay. The main thing is... Small price? Come on now. That's my fucking friend you're talking about. Hey, Joe. Don't go taking it out on me. It was your idea. Nobody forced the kid to go. I'm sorry, but shit happens, right? Come by the Falcon tomorrow to get your money. Yeah, whatever. The fuck you're sorry? All right, take it easy now. All right, calm down. I'm sorry too, more than you think, but you knew the risks. You too! Hey, this was a dangerous job. You took him along, he died. What, you think the war was any different? And Eddie didn't even know the kid, so don't blame him. You should go home. Okay, well... just give me a minute to get changed. Huh. I'm sorry, kid. I am so sorry. No nie będę ukrywał, niestety jestem tutaj po stronie Vito i Ediego. Jakby jak bardzo on by za Martim tutaj teraz nie płakał, to prawdą jest to, co mówią pozostali. Wcale nie musiał go na tą akcję brać, wcale nie był członkiem rodziny. Ryzykowała każda jedna osoba, która na tej akcji była. I on niestety, zgodnie też z polecenia Joey, zgodnie z jego planem, był najbardziej wystawiony na atak, bo po prostu siedział tam na dole i nawet Joe mu mówił, że żadna broń nie będzie mu potrzebna, a to wyglądało naprawdę jak egzekucja. Cóż, zobaczymy, moi drodzy, dalszy ciąg tych wszystkich tutaj poczynań i rzeczy, które się podzieją w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja uciekam. Pa, pa.